Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. W tytule książki życia ma dwa. A ile tak naprawdę twarzy, odsłon, ile historii miała w sobie Maria Dulębianka? Jak tymi historiami dzieliła się ze swoją towarzyszką życia Marią Konopnicką? Samotnica. Dwa życia Marii Dulębianki. To książka, którą czytałem z przerwami, by notować, ponieważ planowałem spotkać się na tegorocznym Big Book Festiwalu z autorką tej książki, Karoliną Dzimirą Zarzycką. Książka opublikowana przez wydawnictwo Marginesy. Jak wyglądała ta podwójność Dulębianki tytułowa? Może była to potrójność albo poczwórność tych historii, które opowiada nam życie Dulębianki. Jest naprawdę sporo. Spróbujmy je teraz zebrać w rozmowie. R jak rozmowa. Moja znajomość z Dulębianką to jest 5-6 dni. Dozowałem sobie wrażenia. Znajomość Dulębianki z Konopnicką to jest 20 lat, zakładam, jak piszesz. A twoja znajomość z Dulębianką to? Taka bliższa. Pracowałam nad książką rok. Bardzo intensywny, bardzo pracowity rok. Wcześniej gdzieś na nią napotykałam. Napotykałam gdzieś tam raz po raz. Wcześniej, zanim napisałam tę książkę, która jest moim debiutem, pisałam głównie teksty popularno-naukowe dotyczące kultury, historii, sztuki XIX-XX wieku. I napotykałam Dulębiankę raz jako malarkę, jako pionierkę, jedną z pierwszych studentek polskich w Paryżu, uczennicę Wojciecha Gersona, koleżankę Anny Bilińskiej. Kiedy indziej natykałam się na nią jako jedną z pierwszych emancypantek, walczącą o równe prawa do edukacji i prawa wyborcze kobiet. Później gdzieś tam mi migała jako trochę przypis do biografii Konopnickiej i pewnie większość osób z tego ją głównie kojarzy. I za każdym razem, jak na nią trafiałam, to się zastanawiałam, jak to możliwe, że tak ciekawa postać, tak różnorodna, nie ma jeszcze biografii. Gdzieś tam we mnie kiełkowało. Trochę pandemia i rok 2020, który sprawił, że trochę miałam więcej czasu wieczorami i przestrzeni w głowie, żeby pomyśleć o napisaniu czegoś większego, sprawiła, że stwierdziłam, że może właśnie to jej powinnam poświęcić pierwszą książkę. A jaką Dulębiankę chciałaś nam opowiedzieć? Tutaj mamy Samotnica, dwa życia Marii Dulębianki w tytule. O tych samotnicach trochę jest, o tych dwóch życiach. Na wielu płaszczyznach tak naprawdę. Życia z jednej strony w przyjaźni czy w relacji z Konopnicką, życia malarki, życia aktywistki, życia artystki, życia społeczniczki. Tych podwójnych części jest wiele, ale jak ty nam chciałaś ją pokazać? Bo to jest bardzo ciekawe, jak pytam o to autorów i autorki opowieści biograficznych, bo oni jakiś zamysł mają, a potem czytelnik i tak czyta swoje. Od samego początku jasna była dla mnie ta podwójność jej życia w tym takim może najbardziej oczywistym obszarze, czyli właśnie życie, które przełamuje się na pół. Początek jako malarka, kiedy zaczyna jako artystka, próbuje stawiać swoje pierwsze kroki w tej karierze artystycznej. Wydaje się, że to jej się marzy już od małego czy od młodości. A później ta zmiana, którą trudno uchwycić dokładnie ten moment, kiedy to się wydarzyło, ale kiedy coraz bardziej angażuje się w życie społeczniczki, aktywistki, feministki, emancypantki. I kiedy znamy już jej życie od narodzin do śmierci, no to widzimy, że w pewnym momencie jest ten przełom i ono się dzieli dosyć wyraźnie na pół. Aczkolwiek kiedy śledzimy jej kolejne losy, to trudno uchwycić dokładnie ten moment, gdzieś ta granica jest dosyć płynna. Czytając twoją książkę, nie mogłem nie odwoływać się do opublikowanej nie tak dawno. Zresztą myślę, że to jest też taka książka, która może odwołać nas do wielu innych tekstów. Ale ja akurat skorzystałem z tej możliwości, ponieważ czytałem biografię znakomitej pisarki, pierwszej noblistki Selmy Lagerlöf. Też to jest historia nieprawdopodobnie podwójna. Można by ją porównać z Dulębianką i z Konopnicką, że one żyły w podobnych czasach, miały podobne problemy. To jest też taka historia, gdzie Selma Lagerlöf ze swoją przyjaciółką, z kobietą, z którą jest w jakiejś relacji, nie do końca wiemy jakiej, podróżuje przez Europę, tworzą razem, występują na kongresach, pomagają społecznie, tworzą nową narrację. I kiedy czytałem twoją książkę, w tym kontekście ważnym dla tej książki, tej relacyjności między Konopnicką a Dulębianką, też to było. I teraz pytanie, czym w tym kontekście, o którym powiedziałem, są te samotnice?
zastanawiałam się, jak były postrzegane w tych tekstach współczesnych Dulębiance Konopnickiej. Wprost pisano o ich wielkiej przyjaźni, oddaniu, o Dulębiance jako najwierniejszej opiekuńce, najwierniejszej towarzyszce. Więc to jakby nie była tajemnica, ta ich relacja. Ale zastanawiało mnie właśnie, jak była postrzegana. Bo na pewno była akceptowana społecznie, prawda? Te informacje, że nie wiem, że Konopnickiej na jubileuszu towarzyszą dzieci i wierna towarzyszka Dulębianka. To były informacje, które publikowały gazety i dla nikogo nie były tajemnicą. Więc pisząc tę książkę, zaczęłam się zastanawiać właśnie, jak to było postrzegane i stwierdziłam, że muszę się przyjrzeć innym relacjom kobiecym w tym okresie, żeby zobaczyć właśnie, na ile to było typowe, a na ile można to porównać do jakichś innych sytuacji. To jest bardzo ciekawe, co mówisz o biografii tej noblistki, której jeszcze nie czytałam, ale bardzo mnie zainteresowałeś, nie miałam pojęcia o tym wątku z jednej strony, ale z drugiej strony nie jestem tak zdziwiona, że jest tam taki wątek, bo właśnie takie relacje pomiędzy kobietami często zaangażowanymi społecznie, emancypantkami, robiącymi karierę literacką na przykład czy artystyczną, które z jakichś powodów nie zakładały rodziny albo z jakichś powodów opuszczały na przykład mężów, tak jak Konopnicka i znajdowały to oparcie, drugą połówkę, partnerkę, wsparcie w życiu codziennym w drugiej kobiecie, która myślała podobnie. Takich przykładów jest całkiem sporo i również w otoczeniu Dulębianki. I tu się rodzi kolejne ważne pytanie, czy da się historię Dulębianki opowiedzieć bez historii Konopnickiej? Wydaje mi się, że nie. Bardzo się starałam, żeby to była biografia odrębna i żeby Konopnicka nie przykryła tej historii Dulębianki. Bardzo mi na tym zależało. Siłą rzeczy, przez to, że spędziły wspólnie 20 lat, wspólnie podróżowały, odwiedzały różne uzdrowiska, wynajmowały mieszkania, jak również to, że znamy Dulębiankę w bardzo dużej mierze poprzez listy Konopnickiej do dzieci. Jakby patrzymy na nią jej oczami i wiemy o tym, jak wyglądała jej codzienność, przez to, że Konopnicka pisała o swojej codzienności, której Dulębianka była częścią. Więc wiedziałam, że nie mogę nie patrzeć przez ten pryzmat Konopnickiej i Konopnicka będzie ważną, drugoplanową bohaterką dużej części tej biografii, ale starałam się, żeby pokazać jednak Dulębiankę jako zupełnie odrębną osobę i wydaje mi się, że to widać w tej książce. Mam nadzieję, nawet gdyby Konopnickiej nie było w życiu Dulębianki, jej życie było tak ciekawe, tak różnorodne, tak ważne na różnych w różnych przestrzeniach, na różnych płaszczyznach, że zasługiwałaby, jeżeli można użyć takiego słowa, że jakiś człowiek zasługuje na własną biografię, ale zasługiwałaby na opisanie tego życia. Aczkolwiek no, relacja z Konopnickiej uwarunkowała dużą część jej życia, wpłynęła na pewno na jej losy, to na ile porzuciła swoją karierę malarską, by podróżować z Konopnicką, a pod koniec jej życia się nią opiekować. No jest też pytaniem takim trochę zawieszonym, tak trochę współczesne Dulębiance i Konopnickiej patrzyły na życie Dulębianki, że ona właśnie poświęciła swoją karierę malarską, by być przy Konopnickiej. Ważny rok, rok 1889. On jest ważny z wielu powodów. To wtedy pierwsze poznanie u Jasińskich na Oboźnej, czyli poznanie Dulębianki i Konopnickiej i o tym duo będziemy jeszcze mówić, ale także ważny cytat z tego roku. Powołaniem kobiety jest w pierwszym rzędzie być żoną, matką, gospodynią. Powołanie to zaiste piękne i szlachetne. Jako towarzyszka życia mężczyzny uprzyjemniać mu ma kobieta to życie, wspierać w ciężkich chwilach, ułatwiać spełnienie zadania wobec rodziny, ojczyzny i społeczeństwa. Jak to się stało, że Dulębianka nie została? Bo to jest niewielki, ale ważny wątek w tej książce. Jak większość panien w drugiej połowie XIX wieku ozdobą towarzystwa? To jest ciekawe pytanie i możemy tylko spekulować, bo tak naprawdę materiałów dotyczących wczesnych lat dzieciństwa czy młodości Dulębianki nie mamy dużo. To są często jakieś strzępki informacji o tym, gdzie studiowała, z kim się znała. Gdzieś tam Dulębianka się pojawia na przykład na marginesie dziennika Anny Bilińskiej jako jej koleżanka. Ale tak naprawdę co czuła, z czego wynikały jej wybory, na ile to były właśnie, na ile to się po prostu tak potoczyło jej życie, że nie znalazła partnera, na ile była niezainteresowana partnerem i w ogóle życiem rodzinnym, tego tak naprawdę nie wiemy. I tutaj widać dużą różnicę pomiędzy właśnie jej biografią a biografią Konopnickiej i tym, że spotkały się w zupełnie innym momencie życia, prawda? No, Dulębianka była wtedy jeszcze młodą artystką, gdzieś tam u progu swojej kariery po studiach artystycznych w różnych miastach europejskich, stawiającą swoje pierwsze kroki na poważnej ścieżce kariery artystycznej. A Konopnicka była już matką gromadki dzieci z starzym, całkiem sporym, długim małżeńskim, która już zostawiła to życie za sobą trochę i z kolei zaangażowała się w swoją karierę literacką. Co motywowało do końca Dulębiankę? Na ile to były jej wybory takie emancypacyjne, że po prostu to był jej wybór, ponieważ chciała sama robić karierę, skupić się na malarstwie, nie rozpraszać się, jeżeli tak można powiedzieć, jakimś życiem rodzinnym czy małżeńskim. Na ile nie znalazła partnera, na ile go nigdy nie szukała, bo to nie było w centrum jej zainteresowań z jakichś powodów. Nie mam pojęcia.
tych wątków różnych poszukiwań i tego, o czym dzisiaj możemy powiedzieć mansplaining, jest mnóstwo w tej książce. One oczywiście mają inne podłoże, bo opowiadasz o innych czasach, ale ja wyłapałem kilka takich historii, które zresztą notabene pojawiają się w innych biografiach innych artystek, chociażby w opowieści o Oldze Boznańskiej. Pierwsza historia, rektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, który jednak nie może sobie wyobrazić, że kobieta może studiować. Druga historia, fantastyczna opowieść o mieście, do którego trafiają artystki i artyści, malarze i malarki, czyli o Paryżu, ale ciągle w tym kontekście powracasz do bardzo ważnego, a często niedostrzegalnego wątku, że nawet jeżeli kobiety są malarkami i malują, to są rozliczane ze swoich prac wedle kanonów przyjętych przez mężczyzn. Ta swoboda wypowiedzi no nie jest tym, o czym dzisiaj możemy powiedzieć jako pewna taka twórcza wolność. To jest ważny element, ale mam wrażenie, że on też w jakiś sposób, i tutaj jest pytanie, czy to rzeczywiście, bo tak to ukazujesz trochę w biografii, masz wrażenie, tak bardzo rzutowało na życiu Dulembianki, na jej rozwoju. Jak to oceniasz? Myślę, że na pewno rzutowało, ponieważ ten wątek, o którym ja tam piszę, że na przykład powtarzający się w bardzo wielu recenzjach z tego okresu o ocenianiu twórczości kobiet, twórczości artystycznej przez pryzmat tego, na ile to jest kobieca twórczość, a na ile to jest na przykład męski pędzel, takie określenie, które często pojawia w recenzjach, które było komplementem dla twórczości czy warsztatu jakiejś artystki, ponieważ pokazywało, że to nie jest jakaś tam mała, drobna, delikatna sztuka kobieca, ale ta męska z rozmachem, z brutalnością, z jakąś szczerością, to był ideał, do którego na pewno kobiety dążyły, bo ta norma była męska zdecydowanie i myślę, że na pewno to nie jest nadinterpretacja, bo na te wątki trafiałam nie tylko w recenzjach prasowych, ale też w dziennikach pozostawionych przez równolatki Dulembianki, czyli właśnie Annę Bilińską czy Marię Baszkirce, rosyjską malarkę, która również studiowała w Paryżu, gdzie one szczerze pisały o tym w swoich zapiskach, że mają nadzieję, że udało im się dorównać do tej pracowni męskiej, że jeżeli usłyszały komplement właśnie, że namalowały to jak mężczyzna, to cieszyły się z tego komplementu. I powiem ci, że na podobną narrację trafiam jeszcze czytając czy pisząc o artystkach dwudziestolecia międzywojennego. To cały czas się utrzymywało. Teraz niedawno pisałam tekst o Meli Muter, całkiem niedawno też o takiej rzeźbiarce warszawskiej Oldze Niewskiej. One tworzyły w latach 20-30 i napotykały na dokładnie te same komentarze. Właśnie to, że takie skontrastowanie bardzo częste związane z ich wyglądem, ponieważ obie były bardzo pięknymi kobietami, o takiej w cudzysłowie kobiecej urodzie stereotypowo. I właściwie każdy, kto odwiedzał ich pracownię, kontrastował to, że tak piękne, delikatne, subtelne kobiety tworzą takie właśnie szorstkie, brutalne, z rozmachem, pełne witalności dzieła. I to się trochę cały czas nie mieściło w głowie. To jeśli mówimy o swobodzie, wolności, to jednak pokazujesz, że zresztą wymieniłaś tę postać, Wojciech Gerson w twojej biografii, twojej heroiny, jest tą postacią, która otwiera przed Dulembianką paletę możliwości, daje jej swobodę, uczy samodzielności. Tak, myślę, że Wojciech Gerson jest trochę niedocenioną postacią, może troszeczkę zapomnianą. On jako malarz historyczny tworzył w cieniu Jana Matejki i jakby nie dorównał mu nigdy, jeśli chodzi o sukcesy czy zainteresowanie publiczności. Aczkolwiek jego ta działalność pedagogiczna i to, ile on wychował w swojej pracowni, ile generacji artystów przeszło przez jego pracownię i to mężczyzn i kobiety, aczkolwiek właśnie ta działalność, czy to otwarcie tej klasy specjalnie dla kobiet wydaje się szczególnie istotne, ponieważ mężczyźni mogli się też kształcić w innych miejscach, a kobiety większość tych drzwi miały zamknięte. Więc przez jego pracownię przeszło całkiem pokaźne grono pierwszych artystek, właśnie Anna Bilińska, Maria Dulembianka, Zofia Stankiewiczówna. To są nazwiska, które gdzieś tam się pojawiają. On jest był pamiętany przez swoje uczennice i uczniów jako postać ogromnie empatyczna, wspierająca, nie patrząca na pewno na płeć, tylko na wyniki swoich uczniów, wspierająca ich również później, kiedy ci uczniowie czy uczennice wchodzili na ścieżki gdzieś tam pracy zawodowej. Zastanawiam się, z czego to wynikało, czy tylko z jego charakteru i takiego oddania. Pytanie, na ile na przykład wpływ miało też to, że jego córka Maria Gerson-Dąbrowska również została artystką. Może to, że widział na przykładzie własnej córki, jak wiele drzwi ma zamkniętych, a jaki potencjał w niej drzemie, też sprawiło, że nie patrzył przez pryzmat płci, tylko właśnie otwierał drogę i uczniom, i uczennicom.
No to idźmy w historię Dulębianki trochę dalej i jeszcze głębiej, bo myślę sobie, że to też jest historia kobiety w podróży. To jest też taka podróż, która może mimo dziwnych czasów, mimo dziwnych obostrzeń, one głównie dotyczyły Konopnickiej, bo kiedy już przyjaźniły się i wyjeżdżały gdzieś razem, to często okazywało się tutaj kolejna rzecz, do której już nie będziemy wracać, tylko chcę ją zaznaczyć w portrecie, która mnie zaskoczyła, o której nie wiedziałem, może będąc ignorantem, że Konopnicka musiała się bardzo starać, bo była po prostu przywiązana do męża, to znaczy mąż musiał wydać pozwolenie na to, żeby ona mogła wyjechać za granicę, chodziło o sprawy paszportowe, co z dzisiejszej perspektywy jest jakimś kuriozum, a wtedy była to sytuacja normalna, więc jeżeli mąż chciał robić pod górkę, a chciał, no to były z tym kłopoty, ale o czymś innym chciałem powiedzieć, bo podróż jest takim wątkiem, który w pewnym momencie z różnych względów staje się takim wątkiem normalnym dla Konopnicka. Jak w tej podróży odnajdywała się Dulębianka? Czy tutaj masz jakieś źródła, które mówią, czuła się dobrze, czuła się źle, lubiła poznawać, nie lubiła, bo to też jest jakiś świadomy wybór życia, a ona przez sporą część tego życia właśnie tak pracowała. No później jest oczywiście jeszcze okres I wojny światowej, kiedy osadza się w jednym miejscu, ale kilkanaście lat co najmniej to są takie lata naznaczone stygmatem podróży, przemieszczania się, zmiany domów. Bywało tak, i wiemy to z listów Konopnickiej do dzieci przede wszystkim, kiedy Konopnicka pisała wprost, że teraz na przykład zastanawiają się nad przeprowadzką i myślą o Monachium, ponieważ jest to miasto dobre dla artystów. Ten rynek sztuki tam jest prężny, działa Akademia Sztuk Pięknych, są muzea, więc to będzie dobre miejsce dla Dulębianki. Nie będzie problemu na przykład z wynajęciem pracowni, co w niektórych miastach na przykład było problemem, bo artystów było na przykład w Curychu niewiele i to na pewno szkodziło karierze czy możliwościom Dulębianki. Więc wiemy, że niektóre z tych punktów ich podróży były powiązane właśnie z możliwościami, jakie stawały przed Dulębianką i Konopnicka brała to pod uwagę. Natomiast część tych podróży była jednak uwarunkowana czy uzależniona właśnie od Konopnickiej, na przykład podróże do uzdrowisk, gdzie jeździły dosyć regularnie, ponieważ Konopnicka cierpiała na chroniczne problemy z gardłem, a potem z sercem. Wiele tych podróży i tych wyborów było po prostu uzależnionych od jej stanu zdrowia, od tego, że w Wiedniu przeszkadza jej pył uliczny, więc nie może tam za długo mieszkać, a później musi jechać właśnie do uzdrowiska, które dobrze działa na jej serce i robić tam jakieś ćwiczenia i tak dalej. Z kolei w ostatnich latach życia Konopnickiej, no to widać, że Dulębianka bierze na siebie taką zupełnie opiekuńczą rolę. To są te lata już tuż przed śmiercią, kiedy Konopnicka choruje coraz bardziej, kiedy one osiadają wspólnie w Żarnowcu, w dworku pod Krosnem, który Konopnicka otrzymała w Darze Narodowym. Okazuje się, że zimy, jesienie muszą spędzać w cieplejszych krajach czy krajach o łagodniejszym klimacie ze względu właśnie na zdrowie Konopnickiej. No to wiemy, że Dulębianka jeździ wtedy tylko i wyłącznie, by towarzyszyć Konopnickiej, by się ją opiekować. I taka najbardziej dramatyczna podróż, to jest ostatnia ich podróż do Nicei, kiedy Konopnicka jest już w bardzo, bardzo złym stanie i Dulębianka na przykład pisze wprost, czy tam telegrafuje do dzieci Konopnickiej, pisząc im o tym i kontaktując się z nimi, ze względu na to, że Konopnicka jest tak osłabiona i potrzebuje tak szybko jakiejś pomocy medycznej, że musi to z nimi skoordynować, prawda? Więc te ostatnie podróże są już mocno naznaczone właśnie potrzebami Konopnickiej. To opowiada o głębokości tej relacji, co Dulębianka była w stanie zrobić dla Konopnickiej, a co Konopnicka dla Dulębianki? Ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o to poświęcenie, czy taką właśnie intymność tej relacji, no to tutaj zdecydowanie widać to właśnie w tej kwestii opieki nad chorującą Konopnicką. Co szczególnie widziałam w notatkach Dulębianki, które zachowały się w zbiorach Lwowskiego Solineum i po wojnie zostały w Bibliotece Lwowskiej. To jest bardzo ciekawy materiał, na który trafiłam, który powiedział mi całkiem sporo o Dulębiance i jej relacji z Konopnicką. Czyli taki niepozorny notesik, który Dulębianka zaczęła prowadzić, jak się wydaje, tuż po śmierci Konopnickiej, gdzie chciała szybko, na bieżąco, pod wpływem pewnie chwili, impulsu zapisać ostatni dzień, ostatnie chwile, ostatnią noc Konopnickiej, jej ostatni tydzień w sanatorium i później cofała się tak jakby w odwrotnej kolejności chronologicznej, opisując poprzednie wspólne wydarzenia, poprzednie wspólne podróże. I te opisy śmierci Konopnickiej i ostatnich dni są poruszające dla mnie, pokazują dogłębnie tą intymność tej relacji, to jakim Dulębianka była wsparciem, jak bardzo to przeżywała, no, kiedy opisuje kolejne symptomy choroby na przykład Konopnickiej, albo notuje każdą zmianę jej nastroju, albo co powiedziała, jak wydawało się, że jeszcze może wyzdrowieć, kiedy Dulębianka po rozmowie z lekarzem wiedziała, że już jest to niemożliwe i czuła się z tym źle.
Więc bardzo poruszające wspomnienia, co Konopnicka była w stanie zrobić dla Dulębianki. To jest... Konopnicka była w stanie, podpowiem, napisać list do wszystkich świętych. Słuchajcie, te obrazy są dobre, może byście kupili coś Dulębianki w końcu, towarzysze, malarze, artyści, bo naprawdę dziewczyna dobrze maluje, a groszem nie śmierdzi. To prawda, to prawda. Ten materiał, czyli listy Konopnickiej z rekomendacjami czy jakimiś poleceniami Dulębianki, to jest kapitalny materiał. Ona świetnie to umiała załatwić. Jakby miała taką żyłkę rzeczywiście, załatwiała różne, czy starała się załatwić różne swoje interesy i posady na przykład dla dzieci. O Dulębiankę wydaje się, że zaczęła dbać od samego początku i część tych listów wysyłała na pewno potajemnie, bo też trochę o tym wspomina, starając się właśnie zarekomendować kupno obrazów Dulębianki na przykład Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych, albo polecić jakiemuś kolekcjonerowi zakup portretu od Dulębianki. Przy czym no właśnie czasem wspomina o tym, że prosi o dyskrecję, ponieważ wolałaby, żeby Dulębianka o tym nie wiedziała. Czasem wydaje się, że może przysparzała jakąś, czy robiła jakąś niedźwiedzią przysługę Dulębiance, bo takie zbyt nachalne rekomendacje czasem niezbyt dobrze działały i ci proszeni o kolejne wsparcie bywali poirytowani, ale to myślę, że całkiem nieźle pokazuje właśnie, jak bardzo jej leżało na sercu dobro przyjaciółki i to, żeby była w stanie robić to, co chciała, czyli utrzymywać się z malarstwa. O tym, jak to jest trudne utrzymywanie się z malarstwa, przeczytacie Państwo w książce Karoliny. To też jest książka, która wpisuje się dla mnie w taki większy obrazek. Artystek i artystów, malarzy i malarek, którym po prostu było ciężko. No, kto do tego Paryża nie wyjeżdża, począwszy od Wyspiańskiego przez Boznańską i mógłbym tak długo wymieniać, to po prostu przez dłuższy czas klepie biedę. I to jest ciągle na takiej zasadzie albo przyślijcie kochane pieniążki rodzice, albo kupcie mój obraz, takie trochę... błaganie o pomoc i robienie pod zamówienie często bardzo konkretne, a opowiadam o tym nie po to, żeby to dopytać, ale trochę inna rzecz mnie interesuje. Ja czytając twoją biografię, miałem takie trochę wrażenie, że ona wtedy, kiedy już mogła finansowo stanąć na nogi, to została społeczniczką i potem pojawia się ten moment, pomaga temu załatwiła i ten studiuje, ten poszedł do szkoły, zamieniła jeden rodzaj na drugi rodzaj jakiejś aktywności. Trochę tak jest. Dulębianka zaangażowała się tak bardziej społecznie właśnie w taką pomoc tu jednemu czy drugiemu, kiedy zamieszkała wspólnie z Konopnicką w Żarnowcu. Myślę, że to był taki pierwszy moment rzeczywiście zwrotu trochę ku działalności takiej bardziej społecznej, nie tylko feministycznej, kiedy wspólnie z Konopnicką zresztą starały się na przykład o stypendia dla zdolnych dzieci czy młodzieży gdzieś tam z okolic. Z całkiem sukcesem gdzieś tam poruszały własne kontakty. A później całkowicie zaangażowała się w taką działalność po śmierci Konopnickiej, kiedy przyniosła się do Lwowa. I to już jest moment, kiedy tak naprawdę odrzuca gdzieś w kąt paletę i pędzel, ewentualnie portretuje gdzieś tam przyjaciółki lwowskie, ale niekoniecznie to wystawia, albo wystawia tylko okazjonalnie jako jakaś tam dawna artystka, ale wybiera tę karierę taką właśnie społeczniczki. Czy ich sztuka, tak różna, była jakoś naznaczona elementami, które się przenikały? No przecież razem patrzyły na te same rzeczy, razem podróżowały, ich doznania mogły być podobne, a jak wiadomo, podróże nie tylko kształcą, ale także dla wielu twórców są impulsem do malowania, pisania. Na pewno to było powiązane, na pewno rozmawiały o swojej twórczości, bo też ślady tego jakieś echa widać w listach Konopnickiej, kiedy ona wspomina właśnie o tym, że na przykład ona wieczorami ceruje, a Dulębianka jej czyta tam pisma o sztuce Witkiewicza, czy wspomina o tym, że właśnie rozmawiały o twórczości jednej czy drugiej. Na ile na siebie wpływały i na ile to było splecione, to trudno nam rozstrzygnąć. Chociaż zdarzały się takie komentarze również współczesnych, którzy zwracali uwagę szczególnie na ich wspólną wrażliwość i jakby tematykę, która interesowała jedną i drugą. Dulębianka od samego początku często portretowała kobiety i dzieci, ale też często właśnie na przykład biedotę miejską. I takie tematy ją interesowały od samego początku twórczości, od samego początku kariery. Często te obrazy, które czasem znamy z jakichś reprodukcji, często znamy z opisów, wydają się pokrewne na przykład, nie wiem, naszej Szkapie Konopnickiej, prawda? To są podobne tematy, podobna wrażliwość, podobne problemy społeczne, które gdzieś tam je poruszały. Dulębianka też w pewnym momencie zaczęła pisać i nie wiadomo, na ile to jest wpływ Konopnickiej, na ile wcześniej już miała jakieś takie ciągotki literackie, ale prawdopodobnie Konopnicka też jakoś na nią wpłynęła, też wiemy, że na przykład kontaktowała się z redaktorami w sprawie publikacji nowel Dulębianki w Kurierze Warszawskim, więc być może była jakąś pośredniczką, być może to od niej pochodził ten impuls. I te próby, te nowelki czy obrazki reportażowe Dulębianki, całkiem niezłe zresztą, z dużą dozą humoru i takiej też właśnie wrażliwości językowej,
często również dotyczą tych samych spraw, chociaż przefiltrowanych przez jej własne doświadczenia malarki, bo często, czy w większości przypadków, jeśli znamy te teksty, bo już były opublikowane, bohaterami są na przykład jej modele, albo gdzieś tam pojawia się jakieś jej alter ego, ponieważ narratorką jest malarka, która właśnie opisuje swoje perypetie. Każda opowieść o tym duecie będzie gdzieś próbowała zmierzać do tego pytania, jasnego ustanowienia zasady tej relacji. Ja nie jestem fanem, od razu powiem, tego typu jasnych oświadczeń, szczególnie w kontekście tego, że mówimy o osobach, której nie ma i które żyły w zupełnie innych czasach. Ale zadam pytanie przewrotnie. Czy głębsza relacja dwóch Marii musi oznaczać intymną? Zależy, jak definiujemy intymność, prawda? Bo jeśli... Jeśli intymność ma oznaczać bliskość, wspólne bycie w chorobie, właśnie pielęgnowanie siebie nawzajem i wspieranie, i jakby bycie ze sobą w codzienności i dzielenie trudów życia i problemów finansowych i wspólne gotowanie, to tak. Ale jeśli chcemy to, na to spojrzeć jako na intymność erotyczną czy romantyczną, no to tutaj takiej pewności nie mamy i chyba nigdy mieć nie będziemy. Nie ma żadnych jasnych wskazówek czy jakichś tropów, które by to sugerowały. Przez to też, ten ogromny znak zapytania, który wisi nad charakterem tej relacji, tak bardzo starałam się pokazać kontekst epoki, kontekst takich relacji i sprawdzić, jak to właśnie wyglądało w innych sytuacjach, żeby trochę bardziej zrozumieć ich związek, bo chyba o związku można mówić. Związek partnerski, związek siostrzany, związek przyjaciółek, ale miałam cały czas z tyłu głowy taką myśl, żeby nie nadinterpretować i wszystko oceniać w tych kategoriach z tamtej epoki. A może to też był jakiś rodzaj wzajemnej fascynacji, nie? Bo myślę, że w takiej relacji też gdzieś ten element fascynacji osobowością może być. I tutaj wrócę, bo naprawdę powinnaś przeczytać, jeżeli mogę cokolwiek zaproponować. Ta książka o Selmie Lagerlöf jest bardzo gdzieś w tych wątkach dla mnie paralelna z tym, o czym piszesz, dlatego że Selma Lagerlöf też miała przyjaciółkę starszą. Tak jak Dulembianki, przyjaciółką starszą była Konopnicka, Sophie Elkan. I to też była taka relacja, która była relacją bardzo bliską, intymną przez wiele lat. Natomiast tam jest jedna różnica. Są dokumenty na to, że ta relacja miała czysto intymno-przyjacielski charakter. Sophie Elkan postawiła tą cezurę i powiedziała nie, to znaczy nie interesuje mnie z tobą intymność o podłożu erotycznym. Dopiero kolejna partnerka Selmy, Walborg, zrealizowała to, czego Sophie nie zrealizowała. No tak w skrócie opowiem, żeby za dużo nie zdradzać, ale to są podobne czasy, więc dlatego mnie to fascynowało, jak czytając twoją historię, twoją książkę, konfrontowałem to ze wspomnieniem tamtej książki, gdzieś te wątki samotni też gdzieś mi się powtarzały i przenikały. Ale wracając jeszcze do Dulembianki, no nie mogę nie dotknąć tego wątku feministycznego, który jest tą drugą nogą tej książki. Nie wiem, czy prawą, czy lewą. To jest, jak rozumiem, w jakiś sposób rewolucyjne przesłanie i takie otwarcie i jasne postawienie tej historii. Próba pokazania, że no, Dulembianka była jedną z tych pierwszych polskich feministek. Tak, i zdecydowanie była. Jakby wydaje mi się, że jakby nie musiałam niczego udowadniać, wystarczyło pokazać, co robiła, jak była postrzegana przez współczesne sobie feministki czy działaczki, by nie mieć wątpliwości, że tak była oceniana. Jestem bardzo ciekawa, jak potoczyłaby się jej dalsza kariera, gdyby nie zmarła w 1919 roku. Bo wydaje się, że mogłaby się zapisać w historii jako jedna z pierwszych posłanek czy senatorek. Ona trochę została z dnia na dzień twarzą feminizmu we Lwowie czy w Galicji, ponieważ ta akcja, kiedy manifestacyjnie komitet wystawiony przez lwowskie emancypantki wystawił Dulembiankę jako kandydatkę kobiecą do wyborów Sejmu Krajowego w Galicji, sprawił, że no, nagle wszyscy zaczęli ją rozpoznawać. Jej też charakterystyczny wygląd, którego też nie możemy pominąć, prawda? Czyli krótkie włosy, binokle, taki oszczędny styl, w cudzysłowie męski, ubierania się, też sprawił, że szybko trafiła gdzieś tam na łamę jakiejś prasy satyrycznej. Jej zdjęcie krążyło też w dziennikach nie tylko lwowskich, ale w ogóle galicyjskich czy austriackich. Sprawiło, że no naprawdę była jedną z ważniejszych postaci, które zapisały się w historii tego pierwszego nurtu, pierwszej fali feminizmu. Aczkolwiek trzeba przyznać, że zaczynała od walki o prawa, o równe prawa do edukacji artystycznej. I wydaje się, że to jest właśnie ten moment dosyć płynnego przejścia pomiędzy karierą artystyczną a tymi początkami kariery feministycznej, czyli walka o to, by kobiety, już nie one, ale
i młodsze koleżanki mogły uczyć się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie na przykład, czy w ogóle podjąć tę równą edukację artystyczną, równą z mężczyznami? Bardzo mocno i głęboko podkreślasz tą relację i to wzajemne bycie obok siebie Dulębianki i Konopnickiej. I to, co mnie zaskoczyło, to to, że nie ma żadnej wzmianki na pogrzebie Konopnickiej o tym, by Dulębianka tam się pojawiła, przemówiła, nagle staje się wielką nieobecną. W niektórych opracowaniach późniejszych pojawia się taka informacja, że Dulębianka była organizatorką tego pogrzebu Konopnickiej, ale nie jest to prawda, bo prasa z tamtego okresu podkreśla, że to miasto wzięło na siebie tą funkcję organizacyjną. I rzeczywiście Dulębianki nie ma w żadnych wzmiankach prasowych, mimo że nad grobem Konopnickiej przemawiało kilka osób. To była duża manifestacja też patriotyczna, pogrzeb Konopnickiej, ogromne wydarzenie. Rzeczywiście Dulębianki tam nie mogłam wypatrzeć ani na żadnym zdjęciu, ani doczytać do końca, gdzie szła na przykład w pochodzie tym pogrzebowym, gdzie się pojawiła, czy siedziała gdzieś w pierwszych rzędach z rodziną. Nie mam pojęcia, jakby nie ma tego śladu. Zastanawiam się, czy to była kwestia na przykład sytuacji Dulębianki. Może była tak pogrążona w żałobie, że wolała się odsunąć od tego. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś celowe odsunięcie jej, ponieważ wszyscy w tych ostatnich, we wspomnieniach po Konopnickiej, czy w opisie ostatnich jej chwil, podkreślali bardzo jej opiekę Dulębianki nad chorującą Konopnicką. I ona się pojawia w tych wszystkich relacjach z sanatorium, czy w relacjach właśnie ostatniego dnia życia Konopnickiej. Wszyscy reporterzy bardzo podkreślali ich relacje i oddanie Dulębianki, więc nie wydaje mi się, żeby to była jakaś celowa marginalizacja. Ja zaczynam też książkę od takiego wspomnienia listu Laury Pytlińskiej z Konopnickich, czyli córki Konopnickiej, która napisała taki pełen oburzenia list do kilku redakcji, nie zgadzając się z tym, by Dulębianka, znaczy z tym, że Dulębianka została pochowana z Konopnicką po śmierci, że trafiła do grobu Konopnickiej. I początkowo mi się to wydawało takie właśnie jako taki gest sprzeciwu, być może jakiejś niesympatii czy antypatii wobec Dulębianki. Aczkolwiek później zgłębiając, czy przyglądając się tej relacji pomiędzy dziećmi Konopnickiej a Dulębianki, jakby nie znalazłam takich śladów. Wydaje mi się, że ona była w całkiem dobrych relacjach. W tych zbiorach lwowskich, o których wspominałam, natknęłam się też na pocztówki od właśnie Laury Pytlińskiej, która później była tak oburzona. Pocztówki bardzo serdeczne do Dulębianki, kiedy pisała do niej, żeby przyjechała do Żarnowca, wzięła co tylko chce, żeby wzięła swoje rzeczy, że są w kontakcie, że zapraszają do Warszawy. No takie wręcz przyjacielskie, bardzo ciepłe relacje, więc nie wydaje mi się, żeby to była celowa marginalizacja. Chociaż z drugiej strony na przykład sprawa Żarnowca była już troszeczkę drażliwa, ponieważ Konopnicka i Dulębianka mieszkały tam razem, żadne z dzieci Konopnickiej może ją odwiedzały, ale nie mieszkały tam. I po śmierci poetki sprawa Żarnowca stała trochę pod znakiem zapytania, ponieważ Konopnicka dostała akt własności. To był rzeczywiście jej dworek, ale wszyscy wiedzieli, że to był dar narodowy. Pewien symboliczny ciężar wisiał nad tym dworkiem. Pojawiały się w prasie różne plany, co można by z nim zrobić, że być może warto go przekazać na jakieś cele społeczne, a niekoniecznie oddać dzieciom Konopnickiej. Bo zgodnie z prawem to dzieci Konopnickiej go odziedziczyły i Dulębianka wyprowadziła się do Lwowa. Już nie miała nic wspólnego z Żarnowcem później. Powiedziałeś, że żałujesz trochę tego, że nie zobaczyliśmy, jak historia Dulębianki potoczyła się dalej, bo miała szansę jeszcze się potoczyć. Szczególnie, że po śmierci Konopnickiej Dulębianka zamyka ten etap, który nazywa się malarstwo Dulębianka artystka. Otwiera jeszcze bardziej swój etap feministyczny oraz ten przede wszystkim społecznikowski. To czego jeszcze żałujesz? Albo czy czegoś, czego nie wiesz, a chciałabyś się dowiedzieć, czego nie ma w papierach? Myślę, że jest dużo takich obszarów i było dużo białych plam, które trochę starałam się wypełnić. Myślę, że widać to szczególnie w pierwszych rozdziałach dotyczących właśnie dzieciństwa i młodości Dulębianki, kiedy często musiałam się posiłkować jakimiś pobocznymi materiałami, prawda? Że na przykład jeśli chodzi o studia malarskie Dulębianki w Paryżu. Przeciekawy okres. Tak naprawdę znamy tylko daty i jakieś skrawki recenzji prasowych czy informacje o tym, jak tam udaje się jakieś pierwsze sukcesy artystyczne nad Cekwaną osiągnąć. Ale trudno byłoby tylko z tych informacji zbudować jakiś obraz tego, jak mogło wyglądać jej życie. Więc musiałam się posiłkować właśnie historiami jej rówieśniczek, które studiowały na przykład w tym samym okresie, które miały podobne doświadczenia, więc ta paralelność jakichś innych biografii mi bardzo pomogła. I tych plam jest całkiem sporo. Też widziałam tą różnicę bardzo w momencie, kiedy zaczęłam pisać te rozdziały po śmierci Konopnickiej. Ten moment
wspólnego życia z Konopnicką jest najbardziej bogaty o takie szczegóły codzienne. Bardzo cenne to, jak żyła dulębianka, co jadła, jak wyglądał jej pokój, ile płaciła za pokój i tak dalej. Ponieważ to wszystko wiemy od Konopnickiej, bo to były również szczegóły życia jej, które ona opisywała szczegółowo swoim dzieciom. A po śmierci Konopnickiej znów musiałam wrócić właśnie do tych skrawków, z których budowałam tę historię. Tutaj na pomoc mi przyszły właśnie te materiały lwowskie, bardzo obfite, no ale też z drugiej strony bardziej suche, prawda? No bo to były na przykład broszury dotyczące jej działalności feministycznej. Albo jakieś właśnie skrawki listów, z których coś tam starałam się zbudować, uzupełniając to o poszukiwania w prasie ówczesnej. Ale to znów było takie budowanie jakby tego zewnętrznego życia, kiedy nie miałam wglądu do jej prywatnych historii. I na przykład taki wątek Sabiny Jaworskiej, czyli postaci, która pojawia się u boku dulębianki po śmierci Konopnickiej, kiedy dulębianka mieszka we Lwowie. Kimże do licha była Sabina Jaworska, zastanawiałam się, kiedy natknęłam się na tę informację. Paulina Kuczalska-Reinschmidt, inna feministka, przyjaciółka czy koleżanka bliska dulębianki, wspomina ją w takim wspomnieniu pośmiertnym dulębianki, że w ostatnich ich latach życia właśnie Sabina Jaworska stała u jej boku i wspólnie mieszkały i to ona ją trochę zastąpiła Konopnicką u jej boku. Ale nie wiemy tak naprawdę wiele więcej. Ona się pojawia w jakimś jednym z listów Kuczalskiej-Reinschmidt do dulębianki. Pojawia się gdzieś tam w jakichś skrawkach informacji prasowych, skąd dowiadujemy się, że pracowały wspólnie na tym polu społeczno-feministycznym we Lwowie, ale nie wiemy wiele więcej o tym, co to była za relacja, jak się poznały, jak się to toczyło, czy rzeczywiście wspólnie mieszkały. Nie, nie wiemy. To, co niewypowiedziane, czego nie ma, często najbardziej intryguje nas w opowieściach biograficznych i tym zakończyliśmy rozmowę z Karoliną Dzimirą Zarzycką, a rozmawialiśmy o książce Samotnica, dwa życia Marii Dulębianki. Patronem tego odcinka Alfabetu Wojtusika było wydawnictwo Marginesy. Skoro podwójność pojawiła się w tym odcinku podcastu Alfabet Wojtusika, to postaram się jeszcze to słowo wykorzystać. Podwójnie powinienem dziękować wszystkim tym, którzy udzielają miejsca i schronienia podcastowi. Tak było na Big Book Festival organizatorom za to, że znaleźli miejsce do realizacji nagrań. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim tym podwójnie dziękuję również, którzy goszczą mnie w kawiarniach, domach kultury, księgarniach, bibliotekach, w swoich domach. Piękne, piękne dzięki. P jak Patronite. Jak słychać, podcast Alfabet Wojtusika jest takim tworem realizowanym w drodze, w ruchu. Mogę powiedzieć teraz wasz ruch, jeżeli chcecie wspierać mnie, pomóc mi rozwijać ten podcast i tworzyć go razem ze mną i być współgospodarzami tego, co dzieje się w ramach mediów społecznościowych na podcaście Alfabetu Wojtusika i w naszej supergrupie dla patronek i patronów, to zapraszam. Można dołączyć cały czas do grupy patronów i patronek właśnie na patronite.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły tego, jak wspierać Alfabet Wojtusika. Ja obiecałem, że będzie podwójnie i nie podziękowałem podwójnie. Zatem tym, którzy już mnie wspierają, dziękuję. I tym, którzy być może wesprą mnie w przyszłości, również piękne dzięki.